No nie idzie wsiąść, ludzie jeżdżą do Wrocławia, do Zielonej Góry i nikt nie może wsiąść. Mieszkańcy Rudnej wielokrotnie o problemie informowali PKP, które z kolei obiecywało załatwienie sprawy. Jak widać do tej pory bezskutecznie. Czy musi dojść do tragedii, żeby ktoś przebudował peron, pytają mieszkańcy, a wśród nich pani Anna, która już raz wpadła pod wagon, wysiadając z pociągu. Przewróciłam się, prawa noga mi wyszła na szynę i wkulnęłam się lewą nogą pod wagon. Dopiero wyszły konduktorki, prosimy mnie, żebym nie robiła zamieszania, no bo oni po prostu zamiast wyjść sprawdzić, czy wszyscy wyszli, to ona tylko głowę wychyliła i dała sygnał odjazd. Jak twierdzą mieszkańcy Rudnej, gmina wzorowo wywiązała się z inwestycji. Niestety tego samego nie można powiedzieć o polskich kolejach państwowych. No ja już byłem we Wrocławiu i ja już telefonicznie z nimi rozmawiam. No ja już ich mam, dosyć już mam. Co mówią? No, że będzie robione, ale kiedy? No już zaczniemy, mówię, no ale zaczniemy. No ale to zaczynać, to ja im mówię, że miało być od maja, to teraz mówię, już zaraz będzie lipiec i zaraz wrzesień. I co będzie dalej? Po naszej interwencji w tej sprawie otrzymaliśmy następującą pisemną odpowiedź. Polskie Linie Kolejowe podpisały porozumienie z gminą Rudna, która partycypuje w kosztach remontu peronu. Trwa przygotowanie do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy. Prace chcemy zrealizować do połowy listopada. Zasadniczy zakres prac obejmuje naprawę nawierzchni i krawędzi 170-metrowego peronu. Najważniejsze, że niski peron zostanie podwyższony oraz wyrównana zostanie jego nawierzchnia. Mieszkańcy Rudnej mają nadzieję, że kolejna obietnica złożona przez PKP tym razem zostanie dotrzymana. Tradycyjnie, jak od kilku lat, zapraszam Państwa na letnie koncerty w Altanie. W każdą niedzielę lipca i sierpnia o godzinie 18 zaczynamy koncert plenerowy. 26 lipca Jarosław Jaros, Chyba piosenki. Jarosław Jaros, znany z kabaretowych występów z Grzegorzem Halamą, wystąpi w recitalu autorskim, w którym łączy swoje artystyczne pasje, czyli piosenki z kręgu Krainy Łagodności i kabaret. Zapraszamy 26 lipca o godzinie 18. To kolej niemiecka. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonów.